Lecimy do Katmandu teraz i z Katmandu smier Papua! Założyło, nie? Bez kasku. Chcesz mieć równowagę. Okazało się, nie ma mojego biletu, ponieważ kiedy był kupowany, to był kupiony ze złą datą, listopadową, a mamy jeszcze październik, jeszcze jest październik. Także przez chwilę miałam taką chwilę niepewności i zastanawiałam się, czy nie zostanę misjonarzem w Chitwan. Ale okazuje się, że jednak nie i teraz właśnie panowie pracują nad tym, żeby mi przearanżować bilet i miejmy nadzieję, że będę miała nawet miejsce w samolocie, także jest fajnie. Wylądowaliśmy w tej chwili w Katmandu na lotnisku. Będziemy mieli trochę czasu na zrobienie zakupów, kilka godzin, więc w tej chwili nas przetransportują wewnętrznym autobusem na lotnisko. Później przetransportują nas busem na taki fajny bazarek i tam spędzimy kilka godzin. I później lecimy już samolotem do Singapuru, później lecimy do Filipin i później Papua do Bali. Tak jest. Dobrze powiedział? Bardzo dobrze powiedział. Wszystko się zgadza, że jesteśmy w Katmandu. Ogólnie to dostaliśmy informację, że ktoś zostawił paszport na lotnisku od nas, więc ciekawie, u nas w autobusie nikt, ale ktoś z drugiego autobusu w takim razie musi mieć. Pastor nam powiedziała, że jest to podobne nazwisko do Kaktus, więc obstawiamy, że jest to pastorstwo Kabot, które z nich musiało zostawić. Bo... Ale o tym, kto i gdzie, dowiemy się w następnym odcinku. It was me. I don't know how. Dowiedzieliśmy się, kto nie ma paszportu, okazuje się, że to Bartek nie ma. Nie wiem, jak cudem Kaktus przypomina Bartosz Buława, ale... Crazy. Ja obstawiam, że Bartek zostaje misjonarzem w Nepalu teraz. Mówię, że na lotnisku. No prawdopodobnie został w samolocie, bo ja pamiętam, jak dawałem bilet, to jeszcze miałem paszport i później jakby siedliśmy z samolotu, to oni nie sprawdzali nigdzie, nie? Nie. To pewnie w samolocie mi wypadł, ktoś pewnie przyniósł na lotnisko, no i najprawdopodobniej podzwoniono, że ktoś nie ma paszportu, nie? Tak. I dopiero jak teraz zapytaliście, to ja się zorientowałem. I co teraz, jak się czujesz? Czuję pokój w sercu. Musimy iść. Łatwo. Thank you, bye. Co się stało? Otóż to odzienie, które pierwotnie kosztowało 850? Tak, 850 rupii, zostało wytargowane za 500? 525. Wow, jestem pod niesamowitym wrażeniem skilli targowania, które posiadają media dyrektorzy. O, Bartek! Bartek? Wow! Jednak nie Nepal. Dzięki Bogu! Bóg chce, żebym był w Papui. Pan Papui. Już tutaj błogosławił cię na pastora Nepalu, więc ja nie wiem. Było bardzo blisko. Kto wie? Jak było? Było miło. Poznałem godziny szczytu w Katmandu. Okay. Nie polecam. I to wiesz, gdzie był? Najprawdopodobniej wypadł. Tak, wypadł mi na pokładzie. Okej. I ktoś, kto sprzątał pokład, go znalazł. Nice. Jesteśmy teraz w Katmandu w stolicy i lecimy właśnie na. Jedziemy. Jedziemy na lotnisko, żeby lecieć dalej do Papuły Nowej Gwinei. Jesteśmy obecnie na lotnisku w Katmandu i czekamy na nasz lot do Singapuru i jest ciekawie. Zatrzymali mnie, ponieważ miałam drona i musiałam wracać do samego check-inu, gdzie tutaj poczekam, aż przywrócą moją dużą walizkę, żebym mógł do niej wsadzić drona, żebym mógł wrócić z powrotem na górę i przejść przez wszystkie security once again i może wtedy polecę dalej. Udało się. Mam swój boarding pass. Dron nadany. Jedziemy dalej. Czy ich znajdę? Czy ich znajdę? Jadę.
Co się stało? Auto mucha przejechała, to dokładnie moją walizkę. Po prostu coś musiało tam być cennego. No i dlatego została chyba w Katmandu. Jak ją znajdą, to Singapore Airlines ją spróbuje wysłać, ale jest problem, bo w Port Moresby nie mają placówki. No i jak dowiozą to tylko do lotniska, a z hotelu do lotniska musimy przyjechać po Polskę. Najlepsze jest to, że moim zdaniem coś tu jest nie tak. Powinniśmy wylądować tutaj i lecieliśmy tak przez długi czas, a nagle pilot stwierdził, że nie chce tu wylądować i od jakichś 10 minut wracamy z powrotem. No i jakie jest wytłumaczenie tej sytuacji? Tak, ja mam dwie teorie. Albo pilot zapomniał odebrać dzieci w przedszkola, albo dostaję już żelazko od pana w domu. To jest moja teoria. Nie wiem, czy inni się ze mną zgadzają. Tutaj raczej nie, bo śpią. Więc tak to wygląda. O, jednak zakręca. O, zakręca. Jednak zmienił zdanie. Maty, jest nadzieja dla nas. Jeżeli tak się rozejrzymy po sobie, to jest to niezapomniany widok. Myślę, że często się nie powtarza. Ogólnie mamy w planach fryzjera, kosmetyczkę, masaż i ewentualnie jakiś kąpiel w oceanie, jeżeli tu jest. Super dzień, kontynuacja przygód, kochani. Spędziliśmy sobie super czas w Manili. Natomiast na lotnisku już mamy kolejne przygody, ponieważ okazuje się, że chociażby zasady podróżowania ze swoim podręcznym bagażem są zmienione, a więc już z dwóch mamy możliwość tylko jednego bagażu. Nagle są ważenia tych bagaży i tak dalej, tak dalej. Cyrki z biletami, kombinowanie, próby przeforsowania różnych rzeczy. Pastor właśnie w tym momencie przy check-inie kolejny raz próbuje przeforsować nowe rzeczy. Nerwy. Okazało się, że nasz terminal jest zupełnie w innym miejscu. Musieliśmy na szybko skombinować 3 busy, żeby się dostać na ścisku jak sardynki. Także ciąg dalszy. Miejmy nadzieję, że przypałów już będzie koniec i już nic, nikt nie doświadczy przykrego. Niemniej jednak cały czas walczymy i mam nadzieję, że się uda. Co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Powiedz to. Słuchajcie, jak wysiadłam z tego samolotu, to już byliśmy po kolejnej przesiadce, po kolejnym locie i bardzo mało spani, byłam taka zmęczona i nie do życia. I dopiero jak wyszłam na dwór, to nagle do mnie dotarło, że słuchajcie, my po roku oczekiwań jesteśmy w Papule, w sensie jesteśmy tu na tym miejscu, wdychamy to papułańskie powietrze, jeżeli tak można powiedzieć, i mi like malulu liklik, cokolwiek tak mniej więcej, to oznacza w ich języku, że jestem zmęczona. I tak to jest prawda, ale jesteśmy w Papule, czy wy to kumacie w ogóle? Rozejrzyjcie się wokół i zobaczcie. Witamy w Papui. Dotarliśmy. Kolejny etap się rozpoczyna właśnie teraz i musimy się przestawić. To już nie Nepal, to już nie History Maker, to Papua i działamy tutaj bardzo intensywnie. Ciekawe, czy przegląd ważny.
nie wiem, co mam powiedzieć, to wykroczyło po wszystko, co sobie myślałem, to przekroczyło jakiekolwiek. W sensie, nawet nie jestem w stanie teraz nic powiedzieć. Dla mnie to było szokujące, kiedy zobaczyłem tych wszystkich ludzi, którzy już byli gotowi i przechodziliśmy przez ten jakby cały tunel i to wszystko. To mnie totalnie poruszyło i to naprawdę no, ciężko cokolwiek powiedzieć. Mm. No nie jestem w stanie. Czy ja widzę to, co ja widzę? Co tu się dzieje, przepraszam? Kto wam pozwolił? Co tu się dzieje? Kto mi to wytłumaczy, przepraszam? Kto mi to wytłumaczy? Tutaj, kochani państwo, przygotowali pełny stół tylko i wyłącznie dla nas i tutaj dla pastorów. I to było mega przywilejem tutaj, że mogliśmy zejść na dół, także wszystko zostało obmodlone, zblesowane, przeblesowane, podziękowane. I to jest nasz wyraz szacunku, że tutaj siedzimy. I jemy. No co my tu mamy? O, a ktoś mięsko próbował? Tak, mam dużo kości. Bananki jest jedzone? To są jamy. Pierwszy raz w życiu zjem ugotowany. On był gotowany czy pieczony? Pieczony. Pieczonego banana. Smakuje jak ziemniak. Spoko. Właśnie trwa worship, tak, właściwie taki evening session. No, na który zmierzam obecnie, aby wielbić Pana jeszcze przed takim jutrzejszym startem modlitewnym o 4 rano. No, a potem oczywiście 3 kolejne sesje. No, generalnie zaczynamy, nie? Zaczynamy. Blessing in it for love, Father God, Papa. And we surround him, those in the whole time, and may the talk. Thank you, Lord.